Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Jaka jest najlepsza piosenka w historii Polski? To akurat proste dosko. Natomiast jaka jest najważniejsza, to już się można trochę spierać. Bogu Rodzica, Rota, Boże, coś, Polskę. Kandydatek jest co nieco, natomiast tytuł ten powinien przypaść naszemu hymnowi. Mazurek Dąbrowskiego powstał w naprawdę niesamowitych okolicznościach. Przez lata zmieniał się tekst zwrotek, które dzisiaj dobrze znamy, ale też dopisywano takie, o których może wcześniej nie słyszeliście. I choć były momenty, jak Mazurek Dąbrowskiego był nielegalny. To nasi cały czas mieli wyryty hymn w serduchach i pomagało to podtrzymać ducha w naprawdę ciężkich chwilach. Czas lepiej poznać nasz hymn. Jakie błędy popełnił podczas pisania tekstu autor? Jakie błędy popełniamy i my, śpiewając ten hymn dzisiaj? Czy są tam przekłamania historyczno-geograficzne? Czy jest to wyłącznie hymn polski? I czy w tekście jest hołd dla jednego z polskich hip-hopowców? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Mazurek Dąbrowskiego początkowo znany był jako pieśń legionów polskich we Włoszech, więc na dzień dobry w sumie wypadałoby sobie wytłumaczyć, co polskie wojsko robiło na włoskiej ziemi. Nie mogło se w Polsce siedzieć. Nie, ponieważ Polski formalnie wtedy nie było. Mówimy tutaj o czasach niedługo po trzecim rozbiorze. Oczywiście wielu naszych patriotów nie mogło się pogodzić z utratą niepodległej ojczyzny, a wśród nich byli poseł Józef Wybicki i generał Jan Henryk Dąbrowski, którzy postanowili szukać pomocy we Francji. W sumie nie ma się co dziwić, bo Napoleon Bonaparte miał już wtedy pewne doświadczenie w tworzeniu nowych republik w wyniku walk z naszym zaborcą. Tłukąc się z Austrią, wyrwał kawał włoskiej ziemi i tam właśnie utworzył zależne od siebie republiki. A jakby jeszcze tego było mało, to się tłukł z Prusami. A że wróg naszego wroga to nasz przyjaciel, to Wybicki z Dąbrowskim zaproponowali Napoleonowi utworzenie legionów. Wojska pod jego dowództwem, złożonego z wielu Polaków, którzy opuścili ojczyznę po nieudanej walce o niepodległość. Co na to Napoleon? Jak za darmo to bierę. Był ofertą jak najbardziej zainteresowany, bo plany miał ambitne, więc więcej żołnierzy zawsze się przyda, zwłaszcza takich, którzy przed chwilą stracili ojczyznę, więc będą się lać jak wściekli. Jak obieca się im jej odzyskanie? Chwilowo jednak nasze legiony Napoleon postanowił umieścić w Lombardii, bo nadal było tam niestabilnie, potrzebował tam wsparcia. Dąbrowski jednak od początku sprawę stawiał jasno i w takim dokumencie z 5 stycznia 1797 roku zwracał się do lokalnych władz mniej więcej w taki sposób. Drogie władze Lombardii, co to niby od nich jesteśmy zależni, ale i tak wszyscy wiedzą, że na serio to od Napoleona. My tutaj na Waszych terenach bardzo chętnie będziemy służyć, pomagać w razie czego. Natomiast mamy nadzieję, że nie będziecie się gniewać, liczymy na Waszą wyrozumiałość. Jeżeli przyjdzie możliwość zawalczenia o naszą ojczyznę, to od razu ruszymy. Ok? Lombardczycy na to, że jasny, lust, nie ma sprawy, wolność ważna rzecz. To też uspokojony Dąbrowski zaczął tworzyć polskie legiony. Wieść się rozniosła i szybko zaczęli przybywać bardzo licznie. Polscy żołnierze przybywać do Mediolanu stolicy Lombardii. A w lipcu 1797 roku do Włoch przybył również Józef Wybicki, dla którego Dąbrowski przygotował naprawdę ciekawą fuchę. Wybicki miał być specem od propagandy, albo jeżeli wolicie, bardziej owijać w bawełnę, miał się zająć podniesieniem na duchu legionistów. A czemu potrzebowali takiego wsparcia? Bo Napoleon zawarł rozejm z Austrią i perspektywa walki o niepodległość się oddaliła. Na szczęście naszej ekipy nie rozwiązano, tylko przeniesiono o, tutaj. W każdym razie chłopaki zadowoleni nie byli. To też Dąbrowski z Wybickim uznali, że nic tak nie podnosi na duchu jak odzyskanie ojczyzny, ale poza tym nic tak nie podnosi na duchu jak dobra nuta dająca poczucie jedności. No ale dobra, to trzeba było od razu nowy kawałek pisać, nie było już jakichś fajnych, gotowych. Niby jakieś tam były. Jakiś czas wcześniej Michał Kleofas Ogiński wysłał Dąbrowskiemu numer Marsz dla Legionów Polskich, ale nasz dowódca uznał, że jest strasznie kijowy. Teoretycznie więc zadanie Wybicki dostał naprawdę trudne. Miał stworzyć hit, który w poetycki, aczkolwiek nieprzesadnie żadny, ale nadal prosty i przystępny sposób. Przypomnij naszym żołnierzom, jak bogatą historię ma ich piękna ojczyzna, za którą warto się bić, a nawet oddać życie. Paradoksalnie jednak chłop się wcale ponoć nie napocił, nie namęczył pisząc ten tekst, ponieważ bardzo go zainspirowało to, co zobaczył w obozie polskich legionistów. Urzec miała go niesamowita atmosfera jedności, wspólny język, sztandary to wiadomo, ale przede wszystkim równość między żołnierzami, niezależnie od stopnia. Nieważne, czy ktoś był szeregowcem, czy oficerem. Zwracano się do siebie per bracie. Ci bardziej wykształceni uczyli innych czytać i pisać. Opowiadano sobie historyczne ciekawostki. Zrobiło to podobno tak gigantyczne wrażenie na Wybickim, że jak ten siadł nad pustą kartką wieczorem, to nad ranem miał już gotowy hit. Kiedy to dokładnie nastąpiło? Niestety nie wiemy, ale gdzieś między ósmym a czternastym Lipca. Wiemy natomiast, że w rękopisie pojawił się pewien drobny błąd. Sam jesteś drobny. Okej, okay, racja, jeden z naszych narodowych bohaterów mógłby się poczuć dość potężnie urażony, ale tak to już z artystami bywa, że w przypływie weny nie zawracają sobie głowy takimi pierdołami jak literówki. I efekt tego czasem jest taki, jak w rękopisie naszego hymnu, gdzie znajdziemy jak Czarnecki do poznania, zamiast. Czarniecki. Zresztą wiele osób robi ten błąd i dzisiaj, więc sobie jasno podkreślmy, śpiewamy Czarniecki, okej? Okay? A czy to jedyny błąd w hymnie? Niektórzy twierdzą, że nie. Bo przecież, skoro z historii wiadomo, że nasi razem z armią Napoleona weszli na nasze tereny od zachodu i parli na wschód, to czy nie powinno być przejdziem warte, przejdziem wisłę? Niby tak, ale pisząc tekst, Wybicki nie miał prawa tego wiedzieć, bo wtedy założenie wojskowe było takie, że nasi wejdą na ojczyste tereny od strony Galicji i będą szli na zachód. Więc jak najbardziej zgadza się, przejdziemy najpierw Wisłę, a dopiero potem warte. To akurat nie jest błąd. Przejdźmy teraz do zwrotki dla wielu osób bardzo zagadkowej. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany: Słuchaj jeno, Pono nasi biją w tarabany. Tutaj kwestii wartych wyjaśnienia jest parę, ale zacznijmy od tego, że tutaj nie ma hołdu oddanego hip hopowcowi o pseudonimie Pono. Nic mu nie ujmując, po prostu miał się jeszcze kilkaset lat nie urodzić. Pono w staropolskiej mowie to ponoć, podobno. To jednak w większości, mam nadzieję, wiedzieliście. Natomiast co z tymi tarabanami? Co to jest? To takie bębny używane w wojsku i ich dźwięk. Oznacza przemarsz armii albo zbliżającą się bitwę. Więc w tej zwrotce chodzi o to, że ojciec mówi do swojej zapłakanej Basi: Słuchaj, podobno nasi znowu walą w te tarabany to znaczy, że niedługo znowu będą się bić i prawdopodobnie ginąć. Tylko zaraz. Bo przecież w hymnie jest, że to ojciec jest zapłakany, a nie Basia, prawda? Niekoniecznie, ponieważ w niektórych regionach naszego kraju, w tym w regionie, z którego pochodził Wybicki, Y na końcu wyrazu czytano jako Ej. Więc w dzisiejszej poprawnej wersji byłoby już tam ojciec do swej basi mówi zapłakanej. I już wtedy zresztą w wielu miejscach by go poprawiono, natomiast już jakoś tak zostało, bo wtedy by się Rym nie składał starabany i weź tu chłopie, kombinuj. A czemu akurat to Basia była zapłakana? To też jest w sumie całkiem zabawne, bo jest taka teoria, że Basia pada w tekście jako swojego rodzaju hołd dla żony dąbrowskiego, co to właśnie Basia miała na imię, ale nie ma takiej opcji. Bo w momencie pisania tekstu dziewczyna miała 13 lat i o jej istnieniu nie miał prawa wiedzieć Dąbrowski, a Wybicki to już tym bardziej. To też Basia. Została wybrana prawdopodobnie na spontanie. To równie dobrze mogłaby być Kasia albo Asia, i nawet rym by się składał. No ale hmm. wybicki pisał basie i tak już z nami basia na wieki została. A kto napisał muzykę, bo umówmy się, bez fałszywej wazeliny melodię nasz hymn ma po prostu niesamowitą. Niestety nie do końca wiadomo. Długo była taka teoria, że autorem melodii był Ogiński. Ten, który, jak pewnie pamiętacie, podesłał wcześniej Dąbrowskiemu numer, który się naszemu dowódcy nie spodobał. Uważano, że melodia Ogińskiego została. Odrzucono tylko tekst i do tej melodii dodano lepszy tekst napisany przez Wybickiego. Ale w 1938 roku znaleziono zapis tej melodii Ogińskiego. I okazało się, że jest totalnie inna niż nasz hymn. No i po tantemach: A nie, ja już nie żyję od dawna! To wszystko jedno. Najpewniej autorem melodii był sam Wybicki. Niektórzy twierdzą, że w przypływie Weny stworzył ją od podstaw, jednak bardziej prawdopodobne jest to, że co nieco przerobił zasłyszaną gdzieś kiedyś ludową melodię. Tego na bank nie będziemy jednak wiedzieć nigdy. Podobnie jak na 100% nie mamy pewności, kiedy zaprezentował po raz pierwszy Dąbrowskiemu, a potem żołnierzom swoje dzieło. Jednak to nie jest aż tak ważne jak to, czy im się spodobało, co nie? Najprościej rzecz ujmując, kawałek zażarł jak wściekły. Miał zdecydowaną, motywującą do działania melodię i tekst, który nie tylko podkreślał piękną, choć trudną historię, ale też ambicje nowego pokolenia. Teoretycznie wszystkie wyznaczniki przeboju patriotycznego były odhaczone, ale z hitami tak to już jest, że na lokalnym rynku i w teorii wszystko się może zgadzać, ale prawdziwym wyznacznikiem sukcesu jest to, czy podbije za granicę. A jak to było z Mazurkiem Dąbrowskiego? Śmiało można powiedzieć, że podbił serducha słuchaczy nie tylko na włoskiej ziemi. Na polskie ziemię Mazurek trafił razem z żołnierzami, którzy po pewnym czasie zaczęli wracać ze służby w legionach, bo na przykład zostali ranni. To właśnie od nich nasza szlachta podłapała ten numer, a największą fanką naszego przyszłego hymnu była swojego czasu księżna Sapierzyna, która śpiewała go najgłośniej, jak tylko umiała w swoim pałacu wcześniej, otwierając okna. Na tym, nadal dość wczesnym etapie, utarło się też trochę zmian w tekście w stosunku do oryginału. Przede wszystkim, pierwotnie nasz przysły hymn zaczynał się od słów: Jeszcze Polska nie umarła. To na naszych ziemiach zaczęto śpiewać: Jeszcze Polska nie zginęła. Podobnie zamiast, co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy, śpiewano, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Tak samo zamiast do Polski z ziemi włoskiej, śpiewano z ziemi włoskiej do Polski. Te zmiany zostały już z nami, nikt się w nich nie myli. Natomiast jest jedna rzecz do dziś sprawiająca kłopoty. Tak to nieszczęsne puki. Już wtedy z jakiegoś powodu zaczęto zastępować nim wyraz kiedy we fragmencie jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Natomiast ta zmiana nigdy formalnie nie została zaakceptowana. Oficjalnie w polskim hymnie od początku istnienia tej pieśni śpiewamy kiedy. Ale ktoś teraz powie: "No dobra, ale ja śpiewam puki i co?" No dobra, tylko po prostu mi świadomość, że nie znasz własnego hymnu. To tak jak ja bym twierdził, że w polskiej fladze są dwa kolory, czerwony i brązowy. Niby nikt mi nie zabroni, ale wyjdę na idiotę. Więc śpiewamy kiedy, a nie póki. OK? Pieśń robiła się coraz popularniejsza do tego stopnia, że dopisywano kolejne zwrotki. Na przykład w Wielkopolsce śpiewano już tu Ziomek pilnie słucha naprawdę jest tam słowo Ziomek już tu Ziomek pilnie słucha, czy taraban ryczy walecznego, pełen ducha każdy moment liczy. O co chodzi? O to, że w Wielkopolsce tylko czekają, aż przybędzie ekipa Dąbrowskiego, żeby razem z nią zawalczyć o niepodległość. Wiele lat później śpiewano Podczas I wojny światowej marsz marsz, pił sucki. prowadź na bój krwawy, pod Twoim przewodem Wjedziem do Warszawy. Zanim to się jednak stało, był taki moment, kiedy nasza najważniejsza pieśń była nielegalna. Okej, okay, oficjalnie mazurek zakazany był tylko w zaborze pruskim. Za jego śpiewanie można było trafić do więzienia, ale można było mieć przez ten numer kłopoty zarówno i u ruskich, i u Austriaka. Nasi jednak mieli to gdzieś i śpiewali mazurka, w czasie powstań chociażby, ale o tym pewnie dobrze wiecie, to też pogadajmy sobie o czymś innym. O tym, jak nasz hymn zainspirował inne ważne numery, w tym przynajmniej jeszcze jeden hymn. Za sprawą naszych żołnierzy walczących pod dowództwem Józefa Bema, mazurek stał się bardzo popularny na Węgrzech. Lokalsi szybko go podłapali, tylko że na naszą melodię stworzyli jednak bardziej przystępny sobie tekst. I tak powstała pieśń: jeszcze Węgry nie zginęły. To jednak nie jest hymn Węgier. Natomiast są tacy, którzy twierdzą, że dzieło Józefa Wybickiego to. Oczywista inspiracja dla pieśni Jeszcze nie Umarła Ukraina, która jest już jak najbardziej formalnym hymnem państwa, zapewne domyślacie się jakiego, ale to nie wszystko, ponieważ w Pradze w roku 1848 odbyła się taka impreza jak Zjazd Słowiański, i tam ogłoszono, że tekst słowackiego poety do melodii naszego Mazurka to hymn wszechsłowiański wróćmy jednak na polskie ziemie, takie już oficjalnie polskie, bo mówimy tutaj o czasach po odzyskaniu niepodległości. W ogóle reaktywacja kraju to spoko moment na wybranie hymnu, prawda? jak najbardziej tylko że wybór wcale nie był prosty bo ważnych pieśni mamy co nieco ale Mazurkowi bardzo pomogła polityka a w zasadzie apolityczność bo nasi się oczywiście zaczęli kłócić Piłsudski i jego ekipa uważali że hymnem musi być Pierwsza Brygada i koniec na co endecja, że nie ma bata bo boże coś polskie w końcu uznano że takie zwady nikomu nie służą i wybrano Mazurka Dąbrowskiego a w 1927 roku Formalnie zatwierdzono tekst hymnu. Swoją drogą o dwie zwrotki krótszy od oryginału. Wybicki napisał sześć, a w hymnie mamy cztery. Niestety hymn nie mógł spokojnie przejść na muzyczną emeryturę i od tej pory uświetniać tylko uroczystości, bo przyszedł rok 1939 i Mazurek Dąbrowskiego znowu trafił na usta naszych w bardzo smutnym, wojennym kontekście. Właśnie słowami jeszcze Polska nie zginęła. Swoją przemowę do żołnierzy kończył na Westerplatte major Sucharski, kończyli przemowy do swoich żołnierzy generałowie Rumel i Kleberg i często to też były ostatnie słowa, które padały z ust członków naszego podziemia przed egzekucją. Hymn towarzyszył też okupacyjnej codzienności, cytowano go w podziemnej prasie, ale też czasem nasi podpinali się do takich porozwieszanych na ulicach głośników propagandowych, tzw. zwanych szczekaczek i puszczali naszą narodową pieśń. To było bardzo niebezpieczne, ale niesamowicie podnosiło ludzi na duchu, a nie było. Nadal nie ma lepszej pieśni, żeby Polaków na duchu podnieść, i mogliby potwierdzić to nasi żołnierze walczący na frontach. Na przykład nasi przygnieceni niemieckim ogniem pod Monte Cassino dla dodania sobie otuchy zaczęli śpiewać mazurka Dąbrowskiego i takich to nakręciło, że niespodziewanie wyszli z kontrą, totalnie zaskakując Niemców. Scheiße, Hans! Co oni tacy odważni? Myślałem, że to my mamy najlepsze narkotyki! A jak było po wojnie, za komunistów, tyle nam w kraju zmienili, to pewnie hymn też chcieli, prawda? Jak najbardziej. Pojawił się pomysł, żeby hymnem została pieśń Ukochany Kraj, jednak spotkało się to z. Tak niesamowitym oporem, jakiego czerwoni się na bank nie spodziewali. Nawet Władysław Broniewski, który w większości pisał jak najbardziej przyjazną partii poezję, jak został poproszony przez samego Bieruta o napisanie nowych słów do hymnu, to zwrócił mu tylko kartkę ze słowami: Jeszcze Polska nie zginęła. Komuniści stwierdzili, że nie ma co Polaków prowokować kombinacjami z hymnem. I w konstytucji z 1952 roku potwierdzono, że Mazurek Dąbrowskiego to nasz hymn. Co więcej, bez zmian. Z hymnem w czasach PRL-u to w ogóle była kuriozalna sytuacja, bo śpiewali go protestujący przeciw władzy, a władza udawała, że nie słyszy, i ten sam hymn uświetniał uroczystości państwowe. To również w czasach PRL-u, konkretnie w ustawie ze stycznia 1980 roku, ustalono wersję hymnu obowiązującą do dziś. Do dziś na szczęście nie rządzą komuniści, możemy się cieszyć niepodległym państwem. I oby tak zostało i oby tylko przy okazji dekoracji naszych sportowców wzruszał nas nasz przepiękny hymn, o którym wiemy wiele, ale jeszcze nie wszystko. Tajemnicą nadal pozostaje, gdzie zaginął rękopis naszego hymnu. To, co dziś możemy oglądać na wystawach, muzeach czy chociażby na Wikipedii w formie skanu, to tak zwane faksy mile, czyli bardzo, bardzo dokładne kopie, które wykonał Bogusław Kraszewski, bratanek tego znanego pisarza Kraszewskiego. Jeśli natomiast chodzi o oryginały napisane ręką Wybickiego, to takie powstały dwa albo nawet trzy czemu, bo to był skrupulatny chłop i chciał mieć ten tekst również w rodzinnym archiwum. Znamy dzieje dwóch rękopisów. Jeden z nich w latach 80. XIX wieku od spadkobierców Wybickiego otrzymał znany nam już Boguś Kraszewski, który po zrobieniu dokładnych kopii oddał rękopis do biblioteki ordynacji Krasińskich w Warszawie, gdzie ten spłonął w 1944 w wyniku działań Niemców. A co z drugim? Na bank przez jakiś czas miał go jeden z potomków wybickiego, Joachim Rożnowski. Swoją drogą ta linia potomków autora naszego hymnu była już wtedy dość potężnie zniemczona, aczkolwiek nie ma to aż takiego znaczenia, bo Joachim w pewnym momencie postanowił przekazać rękopis Polakom, ale jak wybuchła Druga wojna światowa to dla bezpieczeństwa, całe rodzinne archiwum postanowił zdeponować w Banku III Rzeszy. Czy tam zniszczono tekst? Najprawdopodobniej nie, ale po paru latach do Banku Rzeszy wbili Sowieci i co mogli, to wywieźli do Rosji, w tym prawdopodobnie rękopis naszego hymnu. Gdzie jest teraz? Nie mamy pojęcia, chociaż specjaliści, m.in. z Muzeum Hymnu Narodowego w Bendominie, kontynuują poszukiwania. Jednak, niezależnie czy uda się odnaleźć rękopis, ważne jest, żeby znać słowa hymnu i śpiewać go nie tylko bez błędów, ale i dumnie, bo ta Piękna, ważna pieśń, o której mamy nadzieję, wiecie teraz już trochę więcej, jest czymś, co łączy nas wszystkich. Nie wstydźmy się tego. Do zobaczenia niebawem.